Cześć, dzień dobry, mamy Prosecco. Giro dojechało do Mediolanu. Nikt się tego nie spodziewał. Ciekawe, czym się to uda otworzyć. Uwaga. Uf, mamy. Słuchajcie, na zdrowie. Zdrowie wszystkich. Zdrowie kolarzy, zdrowie kibiców, zdrowie sportu, zdrowie kolarstwa, bo w tych okolicznościach przyrody, również zdrowie mojej żony, która mnie tutaj wspiera dzielnie. W tych okolicznościach, pandemii, kryzysu finansowego, bardzo dużej liczby zarażeń w całej Europie, zarażeń w peletonie, to, że Giro d'Italia dojechało do Mediolanu i było tak genialnym widowiskiem sportowym, to jest sukces. To jest sukces RCS-u, czyli organizatora. Nawet jeżeli tam po drodze były jakieś wpadki, problemy, helikopter przewracał barierki, może w hotelach część ekip się zaraziła. Co było, to było. Był ten proces kolarzy, którzy byli już po prostu u kresu sił i no niekoniecznie chcieli narażać wszystkich dookoła na większe problemy. Giro d'Italia jest w Mediolanie, ma niespodziewanego zwycięzcę, bardzo zasłużonego zwycięzcę, drugie miejsce również rewelacyjne. Zatem na zdrowie, Prosecco i jedziemy z podsumowaniem. Ja nazywam się Marek Tyniec, codziennie od wielu, wielu tygodni w tym roku komentuję dla Was kolarstwo, komentuję dla Was wielkie tury, najważniejsze klasyki i to, co działo się na tegorocznym Giro, to faktycznie przechodzi do historii. To nie chodzi o to, że to był atak młodzieży, tak, że po raz kolejny młodzi zawodnicy, 24-letni, walczyli o wygraną w wielkim turze. To nie chodzi o to, że poziom sportowy był bardzo wysoki, że na Piancavallo padały rekordy mocy, prędkości podjeżdżania, że na Stelvio również zawodnicy pojechali bardzo, bardzo szybko. Wreszcie nie chodzi o to, że przed ostatnim etapem Tao Gegenhardt i Jay Hindley byli na zero, mieli ten sam czas i dopiero ostatnia czasówka zadecydowała. Zgodnie z przewidywaniami Szkot z Londynu, z grupy Ineos Grenadiers, czyli Gegenhardt pokonał Jaya Hindleya wyraźnie i on jedyny raz w tym wyścigu założył różową koszulkę. 39 sekund wystarczyło do tego, żeby to zrobić. Zaczął ten wyścig w innej roli, w związku z tym prawdopodobnie pierwszą czasówkę w Palermo pojechał gorzej. On się rozkręcał z dnia na dzień. On rósł jako, rosła jego forma, on rósł jako lider drużyny, niezawodny, skuteczny, świetnie jeżdżący w każdym terenie, dynamiczny, niezmiernie mocny. Jay Hindley pokonał nie tylko wielu innych rywali, nie tylko stawiał opór Hartowi, naciskał go bardzo mocno, ale też pokonał lidera drużyny, bardziej doświadczonego, tego, który miał w końcu wygrać wielki tour, kiedy tak się okazało, że może, czyli Wilco Keldermana. Wilco Kelderman stanął na podium, co też jest jego życiowym wynikiem. Jeżeli z Tomkiem Czernichem przed wyścigiem zastanawialiśmy się, kto pojedzie wyścig życia, no więc przynajmniej cała pierwsza czwórka pojechała wyścig życia, a być może nawet pierwsza piątka, bo João Almeida, który był czwarty, również pojechał rewelacyjnie. Tylko 3 minuty straty niespełna do Gegenharta. W zasadzie jeden gorszy dzień w górach, ale też nie tak całkiem gorszy. Po prostu nie był dość szybki. On jakby, no nie to, że nie dawał rady, ale po prostu nie był dość szybki. Był bardzo szybki, ale nie był tak atomowo szybki jak Gegenhart i Hindley. No i mamy to wyjątkowe Giro z tym wyjątkowym twistem na koniec, z suspensem w zasadzie od samego początku, z tymi odpadającymi wielkimi faworytami. Kurczę, jakby to wszystko wyglądało, jakby i Yates, i Kreiswijk, który być może miał właśnie celować z formą w końcówkę. I Thomas, gdyby był Thomas, co by zrobił Gegenhardt? No, to wszystko wyglądałoby pewnie jeszcze inaczej, może byłoby jeszcze szybciej, chociaż trudno sobie to wyobrazić. No i cóż,
Po Tour de France zastanawiałem się, co musi się wydarzyć na Giro d'Italia, żeby Giro d'Italia przebiło poziomem emocji Tour de France. I to się stało. Giro d'Italia było jednym z bardziej emocjonujących wielkich turów w ostatnich latach, nieprzewidywalnym, rozgrywanym na ekstremalnie wysokim poziomie sportowym. Wielka szkoda, że Rafał Majka przegrał ze swoim organizmem, uległ zatruciu, i jakby w tym wszystkim nie uczestniczył. Bo kto wie, gdyby jeszcze jeden mocny kolarz, a wszystko wskazywało na to, że Rafał Majka będzie w dobrej dyspozycji w ostatnim tygodniu. Jakby to wyglądało? Może wtedy, gdyby Majka na przykład z Keldermanem był na Stelvio, może i Kelderman dociągnąłby albo straciłby mniej. Kto wie, jakby to wszystko wyglądało? Kto wie, czy Gegenhardt wtedy wygrałby wyścig, więc może, czy Hindley byłby tym jakby drugim współliderem, czy pracowałby dla Keldermana. Naprawdę wiele, wiele niewiadomych. Skończyło się tak, jak się skończyło. Obaj młodzi zawodnicy, Gegenhardt i Hindley, a także ten czwarty Almeida, teraz w każdym wielkim turze, w każdym kolejnym wyścigu będą stawiani jako faworyci. Hindley co prawda przegrał zarówno klasyfikację generalną, jak i klasyfikację młodzieżową. Almeida, czwarty w generalce, jest również trzecim zawodnikiem w klasyfikacji młodzieżowej, więc znów mamy tych zawodników poniżej 25 lat w ścisłej czołówce, którzy walczą o koszulkę lidera i o koszulkę najlepszego młodzieżowca. Więc cóż, idzie młodość na kolejnym wyścigu. Zobaczymy, jak będzie wyglądała kwestia w tym momencie liderowania w Ineos Grenadiers, jak będzie wyglądała kwestia liderowania w Sunwebie, co zrobi The Koenig Quickstep z zawodnikiem, który może wygrywać wielkie tury. Tych pytań po sezonie 2020, po tym bardzo skomplikowanym pandemicznym sezonie, będzie cała masa. Jak zespół Ineos Grenadiers, czy przewartościuje pewne kwestie taktyczne, kwestie przygotowania, kwestie stawiania na określonego lidera, bo przecież oni gdy wypadł ich lider, oni byli w stanie wygrać 7 etapów i klasyfikację generalną. W stosunku do tego różnymi zawodnikami wygrywali etapy. Super pomocnik Rohan Dennis, niesamowita sprawa, zupełnie inaczej pojechali ten wyścig niż wszystkie wcześniejsze wielkie tury. Widać, da się, widać, mogą, pokazali, że są nie tylko korporacyjną maszyną, ale potrafią też być elastyczni. Tyle jeżeli chodzi o Giro. Myślę, że podsumuję jeszcze jutro lub pojutrze w jakiejś większej formie. Zobaczymy, jak to dalej będzie. Jeżeli chodzi właśnie o Ineos Grenadiers, to teraz przechodzimy do Vuelty, ponieważ Ineos Grenadiers mają równocześnie lidera Vuelta Espania, Richard Carapaz. Po bardzo chaotycznym, bardzo ciężkim, rozgrywanym w dramatycznych warunkach pogodowych etapie w Pirenejach objął prowadzenie, wygrana etapowa z dużej ucieczki dnia przez Jona Izagirre, natomiast na podjeździe do Formigal, który zastąpił planowaną wspinaczkę na Tourmalet, ale peleton nie mógł wjechać do Francji. Peleton Vuelty ścigał się tylko i wyłącznie w hiszpańskich Pirenejach. Lał deszcz, było przeraźliwie zimno. Na ostatnim podjeździe, który był nieregularny, zawierał krótki zjazd, w związku z tym jakby dane, jeżeli chodzi o tempo podjeżdżania, są nieco zaburzone. Ale pogoda również zrobiła swoje, w związku z tym nie tylko kawałek zjazdu, ale też niska temperatura. Tam wszyscy dawali z siebie wszystko, natomiast to był chaos. To był chaos, ponieważ próbowali kolejni zawodnicy, próbował Soler, próbował Chavez, atakował Roglic, Dan Martin. W zasadzie ci zawodnicy, którzy skakali do przodu, wymieniali się, ale w zasadzie w końcówce polegało to na tym, że kolejni kolarze odpadali raczej, nie wytrzymywali tempa i warunków. W związku z tym najszybszy był Ciucarti, to jest pewna niespodzianka, chociaż ja się cieszę, bo bardzo jakby kibicuję temu zawodnikowi od wielu lat. Kolejny młody, choć już nie aż tak bardzo. I on jest drugi, pierwszy jest Carapaz. Wiemy już, że wyścigu nie wygra ani nie odegra w nim istotnej roli w generalce Sepp Kuss, ponieważ on dzisiaj dużo stracił i już traci 10 minut. Typowa Vuelta, słuchajcie, typowa Vuelta. Kończy pierwszy tydzień, pełna ataków, chaosu, ścigania o sekundy. Mamy taką sytuację, że Ineos
wygrywa Giro, jest na prowadzeniu we Vuelcie. No i uff, czas się napić Prosecco jeszcze raz. Dziękuję Wam wszystkim za spędzone razem Giro. Kończymy Vueltę. Jeszcze mam nadzieję 2 tygodnie, chociaż właśnie ścigamy się z dnia na dzień. No i zobaczymy, co będzie dalej. Dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie. Ciao.